Witajcie moi drodzy. Widzicie chyba, że jestem w miejscu niezwykłym. Historia dosyć niezwykła, ale mówiąca o tym, że widocznie tak miało być. Otóż w drodze do Zgorzelca zatrzymałem się w tym miejscu, tylko po drugiej stronie drogi, żeby po prostu zrobić siusiu najzwyczajniej w świecie. Jakie było moje zdziwienie, gdy po drugiej stronie drogi zauważyłem owe posągi. Okazało się, że po zweryfikowaniu tego wszystkiego w internecie, no cóż, okazało się, że mam do czynienia z starym cmentarzyskiem Słowian. Nie mogłem tego przeoczyć, więc materiał, który teraz zobaczycie, jest nagrywany, gdy wracam ze Zgorzelca, jestem padnięty, jest już bardzo mocne popołudnie, jest już wieczór, jest przed godziną 9 wieczór. Wybaczcie za wszelkie wpadki, ale tym bardziej materiał jest po prostu taki z mięsem. Wchodzimy do miejsca, gdzie na terenie Bukowego Lasu są słowiańskie kurhany. Miejsce dzikie. Miejsce mało odwiedzane przez ludzi, a jest to pradawny cmentarz Słowian. Już jest późno. Wracamy ze Zgorzelca. Nie wiem, jak mocno będę w stanie wam cokolwiek pokazać, ale cóż, nie odpuszczę tego. Na Welesa udało się odnaleźć. To dobry znak. A propos Welesa, to Welesa noszę na łańcuszku. Miejsce niezwykłe, zwłaszcza o tej porze, czyli o 20:30. Już jest tutaj półmrok. Nie wiem, czy w ogóle coś zobaczycie. Natomiast wszystkie te nierówności, które tutaj gdzieś widzicie, tak naprawdę są to kurhany ziemne. W ten sposób chowano Słowian. Po jednej i po drugiej stronie. Pierwszy raz jestem w takim miejscu. To są również stanowiska archeologiczne. Miejsce niezwykłe. Czuć magię dawnych Słowian, do których no i my się zaliczamy. Sława. Zobaczcie, tak to wyglądało kiedyś. Piękna rycina, wiele mówiąca. A w rzeczywistości na dzień dzisiejszy mamy tylko takie tablice informujące nas, że tu rzeczywiście są kurhany. Że tutaj gdzieś dusze zmarłych Słowian trafiały do Nawi. Białogórze, rekonstrukcja kurhanu. Widzicie wszystkie tego typu wzniesienia, chociażby tutaj. To wszystko mamy dawne kurhany. Miejsce kompletnie zapomniane, kompletnie nikt tu nie przychodzi. Zobaczcie, chodzimy po cmentarzysku, tego może nie widać, ale pod naszymi stopami leżą dawni Słowianie, nasi przodkowie. Zobaczcie, to jest miejsce, które by się wydawało, że jest jakimś miejscem kultu. Tak naprawdę jest to miejsce, gdzie pozyskuje się najprawdopodobniej żywice. Tutaj po lewej stronie mamy pięknie zachowany kurhan ziemny. Niesamowite miejsce. Z taką naszą prawdziwą, słowiańską historią. Jest to naprawdę niezwykłe. Też zatrważające jest i osobiście bardzo nad tym ubolewam, że my w szkołach uczymy się o Zeusie, o całym panteonie bogów greckich, natomiast nie mamy pojęcia o naszych grobach, o naszych bogach słowiańskich. Nie wiemy, kim był Perun, nie wiemy, kim był Weles, Swaruk, Swarożyc. Można by tak bez liku wymieniać. No cóż, ja jestem na wczesnym etapie, bo pewnie już co niektórzy z was wiedzą, że jestem rodzimowiercą. Ja, moja Agnieszka, od jakiegoś czasu jesteśmy poganami i zgłębiamy wiedzę o naszych słowiańskich bogach. Jest to niezwykła wycieczka do korzeni.
Wybaczcie, że obraz będzie trząsł, że jest już ciemno i przy nagrywaniu w 60 klatkach obraz może skakać. Kamera nie odda mistycyzmu tego miejsca. Jest tutaj naprawdę niesłychanie i pomyśleć, że tutaj chowano zmarłych. Dziś jest las. Tak jak mówię, gdyby ktoś z widzów chciał zainteresować się tematyką słowiańską, poznać naszych bogów, to zapraszam na początek do takich fajnych lektur zapoznających. Jest to beletrystyka, zapoznających nas z całym panteonem bogów. Chodzi mi o książki Franciszka Piątkowskiego pod takim, powiedzmy, wspólnym tytułem Uniwersum Powiernika. Jest to do nabycia, do odsłuchania chociażby w formie przepraszam Was, ale jestem cały dzień dzisiaj na nogach. Temperatura dzisiaj była 33 stopnie, a ja calutki dzień od rana łażę, czy to po Zgorzelcu, Gerlitz, czy teraz wracając tutaj, także wybaczcie moje takie różne moje wpadki słowne. Tak jak mówię, Uniwersum Powiernika napisał pan Franciszek, mnóstwo innych też książek dotyczących słowiańskich tematów. Dodam tylko, że pan Franciszek jest też rodzimowiercą, no i do tego jest żercą. Krótko mówiąc, co to jest żerca? Mówiąc w wielkim uproszczeniu, jest to ktoś, kto prowadzi rytuały. Byśmy to mogli powiedzieć bardzo kolokwialnie, ale to nie jest najbardziej szczęśliwe. Jest takim rodzajem kapłana. Także zachęcam do, jeśli nie całkowicie porzucenia tego Boga, którego znamy, katolickiego, to chociaż zapoznać się tak czysto hobbystycznie z naszymi naprawdę niesamowitymi bogami. Tak jak mówię, Veles, Perun i cała plejada innych pomniejszych bogów. Serdecznie zapraszam. Tak to spontanicznie wyszło, że o tym wszystkim do Was mówię, bo jesteśmy na miejscu Kurhanów. W związku z tym siłą rzeczy, że tak powiem, o tym Wam powiedziałem. Chyba nigdy do tej pory się nie chwaliłem. Ci, co bliżej mnie znali, gdzieś tam na filmach przebąkiwałem tylko o tym, co w tej chwili gra w mojej duszy i w moim sercu. Otóż gra we mnie dusza rodzimowiercy. Tak, czym to się wiąże, moi drodzy? Chociażby święta bożonarodzeniowe. Nie ma u mnie choinki, tylko jest podłaźniczka. Kto chce, to sobie sprawdzi, co to jest podłaźniczka. I tak dalej, i tak dalej. Jare, gody. Wszystkie te święta nasze, rodzimowierców, jak najbardziej staramy się przestrzegać. No cóż, jest już tak ciemno, przynajmniej z tego, co ja tu widzę na ekranie, bo dochodzi godzina, już jest przed 9:00. Zobaczcie, natura nie lubi próżni, więc tu mamy kurhan, z którego wyrasta drzewo. Tak naprawdę powinniśmy je nazwać drzewem mocy. Jak wiecie, dla Słowian dąb był świętym drzewem, drzewem mocy. To akurat nie jest dąb, natomiast że jego korzenie są gdzieś głęboko tam, gdzie leżą nasi słowiańscy bracia, więc jego moc jest naprawdę niezwykła. Dobra, to tyle, moi drodzy. Taki nieoczekiwany film w drodze powrotnej. Miejsce Słowian, miejsce ich pochówku. Dla mnie szczególnie ważne. Myślę, że dla Was również ten film jest, myślę, ciekawą alternatywą na spędzenie nawet wakacyjnego czasu. Przyjechanie tutaj, zamyślenie się i spędzenie tego czasu inaczej niż na plaży? Jak myślicie?
Trzymajcie się pięknie. Cześć.